A to przez Pana Boga wszystko. Bo ja tego nie planowałem, ale tak w pewnym momencie pojechałem sobie ci ja na taki zjazd młodzieży w 2000 roku z papieżem. Papież powiedział, że wierzy w Boga. Wszystkim to opowiadam, bo to fajna historia jest. I sobie pomyślałem, papież nie może kłamać. To znaczy, że musi tak być. I zacząłem się zastanawiać, co to znaczy wierzyć, czym jest dla mnie Pan Bóg i tak dalej. I jak sobie to wszystko poskładałem do kupy, to nagle się okazało, że jest tak fascynującą i piękną osobą, że trzeba się tym dzielić. A jedyną moją odpowiedzią na jego miłość jest właśnie bycie Dominikaninem. Od pierwszego wejrzenia, jak tylko spotkałem pierwszych Dominikanów, to było w Kielcach na rekolekcjach, jak chodziłem do budowlanki. Ja do tej pory to przeżywam jako jakieś wydarzenie dużej klasy, bo to w tym, nie wiem, w tych szarych Kielcach wtedy zebraliśmy się w jakieś tam kilkaset osób z tej budowlanki, z geologa jeszcze pamiętam, spodziewając się, że wyjdzie jakaś czarna postać, gadająca głowa, będzie nudził i coś tam. I nagle wskoczyło trzech, nie jeden, białych, wzięli mikrofon, pobiegli do środka kościoła, mówili z głowy. Później miałem takie doświadczenie, że usłyszałem głos. Będziesz bratem zakonnym. To tak też. Nie jest dziwne w ogóle. Ale to był taki pokój miałem. No dobrze. Na modlitwie. Tam jak teraz sobie patrzę już po latach, że cały czas największą miłością i tym pociągiem, jeżeli miałbym o tym powiedzieć, no to oni tam cały czas są Dominikami. Nawet na modlitwie niedawno usłyszałem. Kogo bardziej kochasz, mnie czy Dominikanów? Bóg jest zazdrosny. O Dominik. Ja nie miałem w ogóle pociągu do OP. W ogóle, bo ja nie wiedziałem, że taki przystanek istnieje. Nic. Natomiast ja sobie wymyśliłem pociąg do OSB, czyli do Benedyktynów. I nie wiedziałem, co mam robić. Ale całe szczęście Benedyktyni mi opowiedzieli o Dominikanach. Czyli oni mi powiedzieli, że a, czy ty tam słyszałeś kiedy Dominikanie? Nic nie słyszałem o Dominikanach. I jak ten pociąg tak oddalał się w kierunku OSB, beze mnie, bo jakimś cudem, nie wiem jakim, że nie, to że nie wsiądę, wiedziałem. Budziłem się rano, nie będę Benedyktynem. Naprawdę, to ciekawe. I później mówię, co ja mam robić, biedny taki. I nagle mówię, coś mówili o jakichś Dominikanach. No i tak się stało, że tak od rzemyczka do kamyczka, tak, że nie to odwrotnie. I tak trafiłem do tych OP, ale muszę powiedzieć wam, że nic mi się na mnie podoba. Klasztor nie to taki piękny jak ten Tynie. Bracia rozgadani, rozbiegani. Jak przyjechałem pierwszy raz, jeszcze jak to obserwator taki przyjechał sobie do klasztoru, oni rozładowywali takiego tira. Biegali po schodach, ubrani w jakieś takie ubranka, które tam znaleźli, jakieś kapelusze takie damskie zupełnie z piórkiem. Bo to ludzie dawali tam co mieli, no, jakieś krawaty kolorowe, zielone marynarki. I z wygłupem takim biegali, nosili te pudła, nosili. Gdzie ja trafiłem? Do jakiegoś cyrku. Ale wsiadłem. Wsiadłem do tego pociągu do OP i muszę powiedzieć, że ja im dłużej jadę, tym mam większy pociąg do OP. Jadę tym pociągiem i coraz bardziej czuję, że to jest mój pociąg. Chociaż trzęsie te lepiej, tak jak TLK, albo nawet gorzej, Interregio czasami to wygląda. Wcale to nie jest ekspres, na pewno nie TGV, na pewno nie TGV. Jak to mówił ojciec Badeni, którego... To jest moim mistrzem. Piękny habit, może zbyt teatralny, zwłaszcza jak ma kapę założoną do tego białego stroju, ale jest rzeczywiście fascynujący, rzekający, znaczący. W moim przeżywaniu jest to coś więcej niż to, co widać. Jak niektórzy mówią, że habit to jest, nie czyni mnicha habit, trzeba mieć habit w sercu, nie wystarczy ten na zewnątrz. Mi się wydaje, że też jest odwrotnie. I to na zewnątrz nie wystarczy, i to w sercu jakby nie wystarczy, że to jest jeszcze coś więcej. Nie ja sobie sam go zakładałem, tylko mi założył przełożony w imieniu. Są to świętego Dominika czy Pana Boga, więc to jest taki zewnętrzny znak tego, jak mnie widzi, czy gdzie chce mnie mieć Pan Bóg, czy święty Dominik. Mój ojciec, więc to jest takie właśnie niezasłużone, fascynujące. Nie ma eleganckiego stroju.
Ale pominąwszy elegancję, to jest przywilej. To jest to, że ja mogę chodzić w habicie, że mogę go nosić, mogę powiedzieć, że on jest mój. Pociąg do Dominikanów, to jest tajemnicze. Po prostu musi być już tak źle wszędzie, że ludzie przychodzą nawet do nas. To już musi być tak po prostu tragicznie, że oni nawet do nas przyjdą. Ja się zastanawiałem kiedyś, ja słuchałem przecież naszych kazań, słucham, tak? Nie wszystkie są jakieś genialne. Ta liturgia, no to jest świetnie, ale przecież to robią, czy tam Dominikanie, to ludzie święci robią te liturgie, nie? My tylko dajemy miejsce i myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze. Stwarzamy taką przestrzeń, że oni tam mogą robić i mówimy ludzkim językiem. Ja myślę, że to jest tyle chyba. Że znają Boga. Znają Boga. Prawdziwego. Który nie jest pewnie wyłącznie tutaj, ale tu jest. Mają takie doświadczenie, że jak tu przyjdą, to znają. Kiedyś miałem taką wizję, że to troszkę od tego należy, ku taką kulinarną. To znaczy, że mam jakiś bar na swoim osiedlu, źle to brzmi, ale no jak jem z niego i mi smakuje, to mi dobrze. No i potem gdzieś tam z jakichś powodów gdzieś pojechałem i coś mi bardziej posmakowało. No to mi się trochę bardziej chce jechać nawet dalej, żeby mi bardziej smakowało. Nie wiem, jakiś kucharz lepiej doprawia, albo akurat teraz mam taką fazę, bo bardzo też jest coś takiego, że potem ludzie są u nas przez jakiś czas, a później wracają i też jest dobrze, bo też im się zmieniło. W tej fazie jakby życia to było lepsze, a później wyjdą za mąż, żenią się, mają dzieci i to wszystko, co przynosi to nowe życie, okazuje się, że parafialne, taka parafialna obsługa nie jest. Jeżeli ktoś się chce do nas przywiązać, to się często rozczarowuje. No i my też jakby musimy się nauczyć trochę takiej tymczasowości, takiego bycia w drodze, bo no po prostu nie możemy nikomu stałości zapewnić. Bo to wynika jakby z tego dziedzictwa, z tego naszego charyzmatu. Ale ogromną radością jest dla nas, jak możemy komuś dawać to, co sami otrzymaliśmy. To, co wyróżnia nas charyzmat, to jest głoszenie Ewangelii. I wszystko inne jest jakby tylko dodatkiem. Święty Dominik nie wymyślał konkretnej metody, konkretnej duchowości i tak dalej, tylko wszystko jest podporządkowane głoszeniu miłosierdzia i miłości Pana Boga. I my to głosimy. Nie głosimy dobrej nowiny o wiecznym potępieniu, nie straszymy ludzi, tylko mówimy, kim On jest, uczymy prawdy, błogosławimy i przypowiadamy o tym, czego doświadczamy. Tak naprawdę to jest takie miejsce, gdzie kocham i jestem kochany. To chyba jest najważniejsze.